Romina Power, po zaginięciu córki wytchnienie przynosił mi różaniec. Modląc się na różańcu, w końcu odnalazłam pokój, który nie tylko pozwolił mi zasnąć, ale też uświadomił, że dobro zwycięża zło. Zawsze, przyznała w niedawnym wywiadzie Romina Power. W ostatnim numerze tygodnika, Maria Conte, Maryja jest z tobą, znajdziemy prosty, a zarazem mocny wywiad z Rominą Power. 3 października 2021 roku Romina Power, sławna piosenkarka, aktorka i gwiazda telewizji, córka hollywoodzkich sław, Tyrona Powera i Lindy Christian, EUA -Y 70 lat. Na nagłówki gazet trafiła, gdy mając niewiele ponad 18 lat, 26 lipca 1970 roku poślubiła młodego, obiecującego piosenkarza, Albano Cariziego, syna apulijskich rolników. Wybór Rominy Power, którego początkowo nie potrafiła zaakceptować jej matka, okazał się nad wyraz trafiony. Piosenkarze połączyło głębokie porozumienie i okazali się dobraną parą zarówno w życiu prywatnym, jak i na scenie. Z małżeństwa Rominy i Albano na świat przyszło czworo dzieci Elenia, Jari, Krystel i Romina Jell. Ich zgodność, ta małżeńska i ta sceniczna, od zawsze wzbudzała podziw. Związek Rominy i Albano zakończył się jednak oficjalnie w 2012 roku, na skutek traumy po tajemniczym zaginięciu ich córki Eleni, która przyszła na świat już po czterech miesiącach od zaślubin rodziców. Dziewczyna zaginęła w 1994 roku w Nowym Orleanie, a jej ciała nigdy nie odnaleziono. To wydarzenie stało się źródłem ogromnego cierpienia obojga artystów i rozdźwięku w ich małżeństwie. Podczas gdy ojciec jest przekonany o prawdziwości hipotezy zakładającej samobójstwo Elenii i utonięcie w wodach Mississippi, Romina nie przestaje wierzyć, że jej córka wciąż żyje i gdzieś się ukrywa. W wywiadzie dla tygodnika Maria Conte, piosenkarka, wspomina o szczególnym kulcie matki Bożej z Guadalupe, który od zawsze żywy był w jej rodzinie, szczególnie tej ze strony rodziny matki pochodzącej z Meksyku. Power opowiada również o tym, jak sama doświadczyła bliskości Maryi w dramatycznym okresie swojego życia. Do Matki Bożej zwróciłam się w 1994 roku, po tym jak zaginęła moja córka Elenia. Byłam kompletnie zagubiona i nigdzie nie znajdowałam odpowiedzi na moje pytania. Nie byłam w stanie spać. Udałam się więc do klasztoru w Nowym Orleanie i zapytałam, czy mają może Różaniec. Wskazano mi cały stos kolorowych, plastikowych różańców. Wybrałam jeden dla siebie. Modląc się później na nim, w końcu odnalazłam pokój, który nie tylko pozwolił mi zasnąć, ale też uświadomił, że ostatecznie wszystko będzie dobrze. Że dobro zwycięża zło, zawsze. Dzięki wewnętrznemu pokojowi, który udało jej się odnaleźć, Romina wróciła do życia, pogodziła się z Albano i na nowo nawiązała z nim współpracę, jednak wyłącznie na gruncie artystycznym. Sanktuarium Maryjnym, które pozostaje szczególnie bliskie jej sercu, jest Sanktuarium w Guadalupe. Wraz ze swoją siostrą Taryn Romina odkryła, że w La Crosse, w Wisconsin, gdzie mieszkała, również istnieje sanktuarium poświęcone Matce Bożej otaczanej czcią w Meksyku. Jeździła tam modlić się przy okazji odwiedzin ukrewnej, która w 2020 roku zmarła na rzadką formę białaczki. Romina Power jest też uznaną malarką i niejednokrotnie zdarzało jej się malować Matkę Bożą, zawsze z Dzieciątkiem Jezus. Był w moim życiu taki okres, gdy malowałam tylko Madonny, zainspirowana tym przedziwnym spokojem i pogodą ducha, które we mnie rodziły. Artystka podkreśla, na co zwraca szczególną uwagę, portretując Matkę Bożą. Chciałam, by z obrazu przenikała jej łagodność, ale także jej zgoda na swój los zgoda na los jej syna. Postrzegam ją jako matkę każdego z nas, nie tylko matkę Jezusa. A kto, bardziej niż matka, kocha swoje dzieci i ich słucha? Romina Power nie zna zbyt dobrze papieża Franciszka. Łączyła ją jednak wyjątkowa więź ze święty Janem Pawłem II. Piętnaście lat wcześniej, zanim dane mi było poznać go osobiście, miałam sen, w którym spacerowałam i rozmawiałam z papieżem. Trzykrotnie udzielił mi komunii świętej. Gdy zbliżyłam się do niego na scenie stadionu Maracana i zgodnie z protokołem pochyliłam się, by ucałować pierścień, powstrzymał mnie i sam ucałował mnie w czoło. Na pytanie dotyczące ważkich problemów ekologicznych, które z dnia na dzień stają się coraz bardziej palące, oraz na pytanie o nadzieję dla ludzkości odpowiada. Według mnie, jeśli chcemy, by ludzkość nadal zaludniała Ziemię, koniecznym jest podnieść wzrok i skierować go wewnątrz siebie, odkryć zasoby duchowości, które się w nas kryją i zacząć chronić Ziemię, zamiast ją eksploatować. Z tej właśnie perspektywy, na pytanie, czego życzy swoim wnuczętom, skierowała do nich takie słowa. Chcę dla nich tego, czego pragną wszystkie mamy i babcie na tym świecie, aby miały spokojne życie, by odnalazły swoją własną drogę w tym świecie i aby miały swój udział w czynieniu go lepszym miejscem.